Witam Was, ja jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania Nexusa 9. No i w pierwszej kolejności zaczniemy sobie od takiej krótkiej prezentacji tego covera, takiego zielonego covera, jaki dostałem właśnie wraz z testowym egzemplarzem. Jak możecie zobaczyć, tak naprawdę nie ma tutaj żadnego elementu, który łapałby się plecków urządzenia i to w pewnym sensie tworzy wadę, ale również i zaletę. Zaletę w tym sensie, że urządzenie praktycznie nie jest pogrubione i nic tutaj w tej kwestii się nie dzieje. Co mi się bardzo spodobało, tak naprawdę magnes łapie od razu. Jeszcze raz Wam to mogę pokazać. Zbliżamy urządzenie, podobnie jak to się ma w akcesoriach do iPada właśnie od Apple. Magnes od razu nam tutaj łapie. Możemy sobie bez problemu tutaj zamknąć ten cover. Co należy mieć tutaj na uwadze? Mamy tutaj mikrofibrę i w ten sposób możemy sobie również w pewnym sensie czyścić nasz ekran. To jest też kolejna bardzo fajna rzecz, ale co mi się również spodobało, kiedy sobie obrócimy ten cover w tenże sposób, on po prostu również przybiera do tyłu urządzenia i to jest niezmiernie fajna rzecz ze względu na same plecki urządzenia i zaraz Wam powiem o jej kluczowej właśnie wadzie. Jeśli chodzi o sam stojaczek, jaki możemy sobie zrobić z tego właśnie covera, jeśli chodzi o jego stabilność, no trochę jest tak słabo, można powiedzieć. Często po prostu urządzenie się z tego ześlizgiwało, natomiast bardzo fajne akcesorium ze względu na to, że nie pogrubia nam urządzenia, no i również bardzo fajnie się po prostu do niego przyczepia i bardzo szybko i również bardzo pewnie. Jeśli chodzi o plecki urządzenia, czyli właśnie ta wada, o której Wam przed chwilą wspomniałem, niestety plecki urządzenia są bardzo, bardzo śliskie. Jak wspomniałem Wam w rozpakowaniu, sam materiał użyty na tyle jest bardzo podobny do tego, jaki miałem w Nexusie 5. Natomiast mam wrażenie, że ten plastik, to tworzywo sztuczne, jest jeszcze chyba bardziej śliskie niż to w Nexusie 5. No i miałem kilka takich sytuacji, że po prostu urządzenie chciało mi się wyślizgnąć z moich dłoni i to po prostu bardzo szybko się działo, po prostu jest to zbyt śliski materiał. Takie moje spostrzeżenie, natomiast warto mieć tutaj to na uwadze. Element, jeśli chodzi o wykonanie, jaki mi się bardzo spodobał, to jest sama ramka urządzenia. Wykonana z aluminium, naprawdę wprowadza genialną solidność do tego urządzenia. No i tak naprawdę, co Wam również podkreślałem w samym rozpakowaniu, tutaj jeszcze Wam spróbuję wyostrzyć na tą ramkę, o czym Wam wspominałem w samym rozpakowaniu, czyli to, że byłem dość zaskoczony tym, że ramka jest tutaj wykonana z aluminium. No i naprawdę jest to dość solidny element. Oczywiście przy upadkach może się obić, to na pewno jest taki naturalna rzecz dla aluminium, ale tak jak Wam powiedziałem, naprawdę wprowadza to fajną solidność do tego urządzenia. Kolejna rzecz, jaka mi się bardzo, bardzo spodobała, jest to sam wyświetlacz Nexusa 9. Mamy tutaj 8,9 cala, rozdzielczość 2048x1536 pikseli, tak więc jest to całkiem spora rozdzielczość. Natomiast jeśli chodzi o proporcje 4:3, one wydaje mi się, że tutaj akurat w wypadku Nexusa 9 fajnie sprawdzają się w takim po prostu codziennym użytkowaniu, ponieważ możemy bez problemu sobie objąć to urządzenie w ten sposób właśnie za pomocą dwóch dłoni. Tutaj również w ten sposób bez problemu kciukami możemy sobie sięgnąć. To jest na pewno dość dobry atut. Natomiast jeśli chodzi o proporcje 4:3 i oglądanie filmów, no niestety z tego co zauważyłem, po prostu te filmy są takie ściśnięte. W 4:3 właśnie to tak się objawia, jeśli jakiś film został zrobiony właśnie w proporcjach 16:9. Trochę mnie to denerwowało, natomiast jeśli chodzi o takie codzienne użytkowanie, naprawdę te proporcje jak najbardziej dobrze się tutaj sprawdzają. Co mi się bardzo spodobało, dość dobre parametry, jeśli chodzi o jasność wyświetlacza. Możemy sobie naprawdę tutaj maksymalnie to wszystko wyregulować, zrobić ten ekran również jakim ciemnym. Jeśli chodzi o poziom jasności, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze tutaj. No i również odwzorowanie kolorów, również byłem bardzo mile zaskoczony, naprawdę jest bardzo pozytywnie pod tym względem. Jeśli chodzi o działanie, no to tak naprawdę urządzenie działa płynnie. Płynnie dlatego, że oczywiście mamy tutaj czystego Androida, więc nie ma co nam tutaj po prostu siedzieć w pamięci RAM typu nakładka producenta. Natomiast czasami takie jakby zgrzyty się zdarzają i wydaje mi się, że to jest problem Tegry K1. Procesor dwurdzeniowy, z tego co pamiętam, tutaj taktowanie 2,5 GHz. Momentami po prostu zdarza się to, że urządzenie leciutko, ale jednak troszeczkę przyklatkuje. Natomiast też zauważyłem, że ma
mając uruchomionych kilka kart w przeglądarce, też one potrafią się przeładowywać po ponownym przejściu do przeglądarki. To jest również rzecz, która troszeczkę mnie tutaj denerwowała. Jeśli chodzi o też aspekt wykonania, o czym Wam wcześniej zapomniałem powiedzieć, chodzi mi tutaj o takie krawędzie głośników, czyli tutaj u góry, a także na dole. Niestety one są dość ostre i mam wrażenie, że tutaj po prostu naciskając kciukiem, jadąc sobie kciukiem po tym elemencie, mam takie po prostu wrażenie, jakby ten element chciał mi rozciąć mój palec. Takie wrażenie, ale po prostu ten element jest dość ostry, więc to na pewno tutaj należy mieć na uwadze. Co mi się bardzo spodobało, czas pracy na baterii. Tutaj testowałem sobie przez ostatni czas oglądanie filmów na tym urządzeniu. No i tak naprawdę bardzo dobrze się to wszystko sprawdziło. Z tego co pamiętam, zaczynałem oglądać jakiś film, to urządzenie miało około 60% naładowania baterii. Po półtorej godziny mieliśmy jakieś 30%, więc jeśli chodzi o czas pracy na baterii, na razie sprawdza się to wszystko tutaj bardzo, bardzo dobrze. To co mi też troszeczkę przeszkadzało podczas ostatnich testów tego urządzenia, to to, że ramka u góry, a także na dole jest dość gruba. Moim zdaniem HTC mogło troszeczkę to poprawić, troszeczkę cieńszą tą ramkę wprowadzić, mniej więcej taką jak tutaj jest właśnie po prawej, także po lewej stronie wyświetlacza. No i również a propos wyświetlacza, bardzo fajna rzecz, czyli możemy sobie wybudzić to urządzenie za pomocą dwukliku. Czasami to działa, czasami nie, ale w większości sytuacji ten gest kliknięcia dwa razy na wyświetlacz jest poprawny, odczytywany przez urządzenie. Dobra, tak więc to jest na tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z użytkowania Nexusa 9. Trzeba przyznać, że HTC naprawdę bardzo postarało się, jeśli chodzi o ten produkt. Tutaj tak na siłę też troszeczkę starałem się doszukać takich rzeczy, które mnie denerwowały, typu ta klapka z tyłu, która jest troszeczkę zbyt śliska. Natomiast na chwilę obecną ogólne zdanie na temat urządzenia jest bardzo pozytywne i muszę przyznać, że ten tablet bardzo, bardzo przypadł mi do gustu. Dobra, tak więc to jest na tyle w tym filmie. Zapraszam Was już teraz na pełną recenzję Nexusa 9. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, do subskrybowania, a tymczasem się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.